No i mam przewalone. Nie ma innej rady, niż zacząć się interesować polityką. W latach 70. uczyłem się w szkole języka francuskiego oraz rosyjskiego. Takie były czasy. Jakieś sympatie poprzednich pokoleń, wykształcenia. Było to na ziemiach zachodnich, tak zwanych wyzwolonych, więc w związku z tym no, byłem na terytorium wroga. W jakimś sensie wroga. Znaczy nie uczyłem się jego języka. Chociaż chętnie u niego kupuję. Chętnie bym mu sprzedawał. Tylko tyle, że no nie ten czas. Ponieważ teraz trzeba się interesować polityką. I w związku z tym najwyraźniej zbliża się kolejny rozbiór Polski na ziemię zachodnie i ziemię wschodnie pod pretekstem manewrów na Ukrainie. Wojska się gromadzą jak pod maratonem, ściągają zastępy coraz bliżej, żeby, że tak powiem, mieć blisko do Wisły, bo na Wiśle to się zatrzymają, ale albo i dalej Niemcy nie puszczą, bo z tej strony Wisły to już się na tyle na to przygotuje, że się w końcu zbiorą siły francuskie, łącznie z ich linią Maginota, która jest bardzo zmechanizowana, tylko tyle, że bardzo słaba, ma słabe morale i w związku z tym łatwo jest oddać władzę silniejszemu, czyli Niemcom. A Niemcy jako ludzie brutalni, tak samo jak Ukraińcy. W związku z tym między dwiema pięściami zostaniemy zgnieceni do linii Wisły. I będzie następny rozbiór Polski. No więc niestety nie mówię po niemiecku i nigdy nie będę mówił po niemiecku. Bo tak się wychowałem, tak w tych czasach, kiedy się uczyłem języków, to się uczyłem francuskiego, którego się nie nauczyłem za bardzo, ale rosyjskiego. No i co z tego? Teraz po mnie Putin nie przyjedzie tutaj.